Trybuny już prawie pełne. Miejmy nadzieję, że obie ekipy zafundują nam prawdziwy show. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe, zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś mamy dla Państwa rewanż tego dwumeczu w 1/8 finału tych rozgrywek. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Po pierwszym spotkaniu gospodarze są w dogodnym położeniu. Na jaką taktykę zdecyduje się trener? Czy poleci zawodnikom bronić skromnej przewagi, czy powalczyć przed kibicami o kolejne zwycięstwo? Mbappé, będzie groźnie. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. No i teraz strata piłki. Barella. Leo Messi, Nicolo Barella, Verratti ma teraz, a teraz będzie dobra okazja. Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Rzut rożny wykonał Neymar. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Gej. I oto z piłką Neymar. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Mbappé teraz przy piłce. Podanie do Messiego. Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Teraz z rogu na 11 metr. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Daleka piłka z rogu. Ojej, czy naprawdę trzeba było strzelać z takiego kąta? Drużyna chyba oczekiwała lepszej decyzji, Jacku. No tak, nie zawsze trzeba próbować na siłę. Czasem warto pomyśleć, zagrać inaczej. W końcu piłka to gra drużynowa. I
oto z piłką Leo Messi. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Kylian Mbappé! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Na razie 2-0. Dobrze, teraz mija rywala. Co teraz zrobi? Zacentruje? Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Barella. Messi. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. Do Messiego. I mamy podanie do Neymara. Mbappé! Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! W tej chwili wynik brzmi 3-0. Bardzo dobrze się teraz zastawia w oczekiwaniu na wsparcie w ofensywie. Idrissa Gueye wykazał się teraz czujnością. Spokojnie przejął to podanie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Mbappé teraz przy piłce. Ponownie z piłką Idrissa Gueye. I teraz z piłką Idrissa Gueye. Podanie do Kyliana Mbappé. Teraz przed szansą. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Rzuca piłkę przed bramkę. Aj, teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Mbappé, będzie groźnie. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu.
Dobrze teraz chroni piłkę. Czeka, chce mieć opcję. Traci piłkę po tym doskoku. Paredes. Verratti. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Neymar. Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Nie, nie tak. Źle to teraz. Ależ doskonała sytuacja. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. I oto z piłką Leo Messi. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. PSG dostaje rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Już wkrótce na naszej antenie będzie też można zobaczyć ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Girondins Bordeaux. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Simons. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Obrońca go teraz odpuścił. Messi. Dobra sytuacja na centrę. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Atak na piłkę skuteczny. Ta jednak opuściła boisko. Korner. Centra w pole karne. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Menars. Malinowski. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił.
dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Zablokowany ten strzał. Idrissa Gueye. Gueye. Leandro Paredes. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Próbuje teraz szczęścia. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? Leandro Paredes. Dobra okazja na bramkę. I co, mili Państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Powiększają przewagę. 5-0. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Muriel. Davide Zappacosta. Ostatni gwizdek rozbrzmiewa w naszych uszach. Szach i mat rozstrzygają dwumecz na swoją korzyść i przypieczętowują awans do następnej rundy. Brawo i powodzenia. Wspaniały wynik, Tomku. Udowadniają, że w tym dwumeczu jedna z drużyn była zdecydowanie lepsza i oczywiście była to ich drużyna. Przechodzą dalej ze zdecydowaną przewagą i da im to mnóstwo pewności siebie na przyszłość. Kto wie, jak daleko zajdzie ten zespół niesiony takim ogniem. Malinowski. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił.